Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Panie Ministrze. W 2012 roku zbankrutowało wiele firm budowlanych, budujących autostrady i drogi krajowe. Niektóre z tych firm nie otrzymały wynagrodzenia za wykonaną pracę do chwili obecnej. I moje pytania, jakie są zobowiązania państwa polskiego w stosunku do firm drogowych, które wykonywały autostrady i drogi ekspresowe? Drugie pytanie. W 2012 roku zaprzestano prac na niektórych odcinkach autostrady A4 na Podkarpaciu i chciałem zapytać, czy są zabezpieczone środki finansowe na dokończenie tych prac w roku bieżącym i latach następnych i kiedy ostatecznie ta inwestycja zostanie zakończona? I trzecie pytania, czy cięcia w budżecie, które zapowiedział pan premier, będą dotyczyć środków na infrastrukturę drogową? Dziękuję.